Dobra, słuchajcie. Sprawa jest taka, że wpadłem na zajebisty pomysł, teorię wymyśliłem, opracowałem i muszę się ze wszystkimi podzielić. Więc tak, teoria jest teorią mikrochwil. Więc wyobraźmy sobie, że kiedyś ludzie i mikrochwile żyli w pokoju. Życie było wolne, mikrochwile były pokojowym narodem, w ogóle wszystko fajnie, wszyscy wspólnie żyją, nie? Zajebiście. Potem ludzie zaczęli żyć coraz szybciej, wiecie, silniki parowe. Elektryczny, w ogóle internet, nie. Strasznie dużo tego wszystkiego. Takie duże, te chwile, emocje, przeżycia, to wszystko mi tak przywalały, te biedne mikrochwile. No i żeby te mikrochwile przeżyć, one się musiały tak wciskać między te większe chwile. No i właśnie my je tak odczuwamy, że jak mamy sobie dzień, i idziesz fajnie, jest coś tam robić, te sprawy, i nagle taka mikrochwila ci się nagle łączy, i nagle jest takie, kurczę, ja już kiedyś coś takiego przeżyłem, nie? Ja potem znowu tam. Myślisz to, tamto, siamto, koniec mikrochwili. No i ja miałem dzisiaj na przykład taką mikrochwilę, to mnie w ogóle tak natchnęło, że idę sobie, na początku tego roku chodziłem zawsze jedną drogą na uczelnię, bo jedną znałem, i tam był kiosk. Ja zawsze w tym kiosku kupowałem zdrabki, bo liczyłem, że wygram i będzie zajebiście fajnie. Nie wygrałem, oczywiście stracimy sporo kasy, no ale tak dzisiaj wracam do domu i przechodziłem koło tego kiosku, gdzie nie chodziłem już strasznie dawno, bo jest w pizda w ogóle krótsza droga na uczelnię, chodziłem naokoło. No. I tak miałem taką mikrochwilę właśnie przy tym kiosku, że kurczę, przecież ile razy ja chodziłem, tu kupowałem zdrabki, nie? Tylko tak, gdybym normalnie tam szedł śpieszył, coś się robi, to mi to minęło. A tak miałem czas, złapałem to, zastanowiłem się, no i kurczę, minęła godzina, a ja wam teraz o tym opowiadam. I jeszcze taka podteoria, to trzeba, wymaga weryfikacji, że na przykład czasami jak idziesz na film i wchodzisz, on jest taki puch, był zajebisty. Właśnie dlatego, że tam było napchane takich dobrych, małych mikrochwil, że nawet świadomie ich nie złapałeś, ale twoja podświadomość zapamiętała, że kurde, to był dobry film. No. Ale to trzeba zweryfikować. Dobra. Dobranoc, dziękuję. Pozdrawiam. Jak wymyślicie coś a propos tej teorii mikrochwil, to musicie mi dać znać koniecznie. To jest tak, a rozumiem.